Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W Międzyzdrojach przyjemna pogoda, słoneczna, aż zachęca po pierwsze do wyjścia z domu, jak ktoś może, nawet do spędzania czasu na plaży. Cieplej jest w Opolu w tej chwili i w Słubicach termometry pokazują 29 stopni, za to w Lesku 22. Co czeka nas jutro? Dzisiaj wiemy, słońca bez końca można powiedzieć, bo tak naprawdę jeśli pojawią się chmury, to tylko na południowym wschodzie i padać nic z nich nie będzie, a w górach może zagrzmieć i popadać. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to z pewnością lazurowe niebo i od 28 stopni na Pomorzu Gdańskim, Suwalszczyźnie do 29-31 na pozostałym obszarze. Nieco silniej powieje nad morzem i w regionach zachodnich, chociaż od czasu do czasu może także na wschodzie. Jeśli chodzi o ciśnienie, to będzie ono wahać się. Barometry pokażą 1006 hektopaskali. No i poproszę jeszcze mapę na kolejny dzień. Powtórka słonecznego dnia z tą różnicą, że na zachodzie po Małopolskę przybędzie chmur, gdzie nigdzie może popadać i zagrzmieć. A na pozostałym obszarze od tak naprawdę północy po południowy wschód piękna pogoda, zachęcająca do wyjścia, ale tylko z domu rano, bo później w ciągu dnia będzie upalnie, znów do 31-32 stopni. Jeszcze poproszę o mapę Europy, szybko sprawdzimy, gdzie jest najcieplej. Najwyższa temperatura w Atenach, tam 33 stopnie, gorąco od Niemiec, Polski po Bałkany. Tu temperatura oscyluje wokół 31 stopni. Chłodniej na Wyspach Brytyjskich, we Francji mogą przydać się także parasole, maksymalnie 20-23 stopnie. Dobrego dnia, do zobaczenia. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Patrząc na załączony obrazek, a można śmiało powiedzieć, aż chciałoby się tam być. Temperatura oscyluje wokół 22 stopni, więc nie jest męcząca. No i z pewnością błękitnego nieba nie brakuje. Podobnie jak niemal w całym kraju. A jeśli pojawiają się chmury, to nie groźne. Dzisiaj popadać i zagrzmieć może jedynie w górach. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu Gdańskim, Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu do 30-31. Nieco silniejszy wiatr nad morzem oraz w zachodniej części kraju. Ciśnienie delikatnie spadnie. W Warszawie barometry pokażą 1007 hektopaskali. W nocy pogodnie. Bezchmurne niebo i od 14 stopni na Suwalszczyźnie przez 15-16 do 17 na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Nieco silniejszy wiatr nad samym morzem. Z kolei jutro, właściwie wzorem dni poprzednich, od rana po wieczór. Dużo słońca, lazurowe niebo i do 28-31 stopni. Chociaż nieco silniejszy wiatr pojawi się w głębi kraju, a także nad morzem. Dobrego dnia, do zobaczenia.